90R to jest określenie regulaminu, według którego są te testy przeprowadzane. Czyli generalnie E9 nie oznacza miejsca produkcji tego klocka, tylko miejsca, gdzie został on przetestowany zgodnie z regulaminem R90. Praktycznie w większości krajów europejskich takie instytuty są. W Polsce też takie instytuty są, na przykład PIMOT może takie badania przeprowadzić i wtedy na klocku będzie E20, dlatego że 20 jest przypisana w Polsce. Regulamin R90 jest to tak naprawdę trzy główne testy wyjęte z grupy testów, jakim są poddawane klocki przed dostawami na pierwszy montaż, przed dostawami do fabryk samochodów. Jak tutaj Państwo widzą, regulamin R90 określa parametry i wymaga testowania w zakresie współczynnika tarcia w zależności od ciśnienia w układzie hamulcowym, współczynnika tarcia w zależności od prędkości początkowej, z której następuje hamowanie, oraz odporności klocka na zjawisko lekkiego pierwotnego fendingu. To są te rzeczy, o których mówiłem w części pierwszej i tam, gdzie porównywaliśmy różne zachowanie różnych klocków, różnych materiałów ciernych wobec siebie. Dużo szerszy zakres badań odbywa się wtedy, kiedy materiał cierny jest badany przed dostarczeniem na pierwszy montaż. Tak jak Państwo widzą, dodatkowo jeszcze w kolumnie po lewej stronie pod literami OI, OE jest wyszczególnione, w których elementach, które badania są już przeprowadzane przed dostawami na pierwszy montaż. Jak już wspomniałem, testy i dostosowywanie materiału ciernego do potrzeb producenta samochodów, żeby spełnić jego wymagania, trwa. Tu w tabeli jest podane od 6 do 12 miesięcy, zdarzają się testy, które trwają 24 miesiące, natomiast regulamin R90, wymagania regulaminu R90 mogą być przetestowane w ciągu jednego dnia. To też pokazuje, jak dokładnie, jak głęboko są badane materiały, te, które są potem dostarczone na pierwszy montaż. Jak w każdym praktycznie podzespole samochodu mogą pojawić się pewne problemy w trakcie pracy tychże części. I chciałem tutaj omówić kilka takich ciekawszych przypadków, które niestety mogą stosunkowo często występować i nie zawsze są one związane z jakością produktu, z jakością klocka hamulcowego, który jest montowany. W pierwszym przypadku jest pokazany klocek hamulcowy, w którym widzimy takie trzy jaśniejsze metalowe elementy. Kiedyś spotkałem się z takim przykładem, że nowo zamontowane klocki hamulcowe zaczęły głośniej hamować w pewnym momencie, na samym początku użytkowania. Po wyjęciu klocków mechanicy byli zdziwieni obecnością materiału metalicznego, z czego wnioskowali, że do produkcji danego klocka firma produkująca ten klocek zaczęła stosować elementy metalowe i w wyniku czego określono, że ten materiał jest za twardy i jest za głośny. Pochodzenie tego materiału metalowego, tych trocy metalowych w materiale ciernym jest inny. To nie jest materiał, który elementy metalowe, które zostały użyte do produkcji. Te elementy pojawiły się w sytuacji takiej, kiedy zamontowano nowy klocek do starej tarczy hamulcowej i stosunkowo szybko zaczęto intensywnie hamować. I w takim sytuacji następowały chwilowe przegrzania materiału tarczy hamulcowej i następowało wyrywanie elementów tarczy, które to elementy były wtłaczane w materiał cierny klocka. Powoduje to, że takie elementy, sztuczne wtrącenia, obce wtrącenia w materiał cierny powodują, że taki klocek hamuje głośniej. On hamuje nadal, nie ma to specjalnego wpływu na efektywność hamowania. Natomiast na hałaśliwość działania, owszem, tak. Ponadto dodatkowo zwiększa się zużycie tarczy hamulcowej, dlatego że te elementy metalowe bardziej oddziaływują na tarczę niż materiał klocka. W przypadkach, kiedy jest niedużo tych
wtrąceń. One zostaną usunięte z materiału ciernego wraz z usuwanym materiałem ciernym, oczywiście w jakimś stopniu rysując tarczę. W niektórych przypadkach trzeba wymienić cały komplet klocków hamulcowych, aby poprawić sytuację. Bardzo prozaiczna przyczyna, kiedy w pewnym momencie też po świeżo zamontowanych nowych klockach samochód ściągał na jedną stronę. Przy czym przeprowadzono w warsztacie pełne czyszczenie układu zacisków, sprawdzenie układu jezdnego. Żaden z elementów nie mógłby powodować takiego ściągania samochodu w trakcie hamowania. Okazało się, że przyczyną jest zanieczyszczenie powierzchni trącej klocka hamulcowego, czyli znaczne obniżenie współczynnika tarcia. Mogło to się zdarzyć w trakcie transportu klocka, kiedy ten klocek, komplet klocków został zanieczyszczony, lub w trakcie wymiany, kiedy na przykład położono stroną materiału ciernego na przykład na jakimś elemencie, który jest zalejony, zanieczyszczony i materiał cierny wchłonął ten smar, olej, z czego wynikało późniejsze gwałtowne obniżenie współczynnika tarcia i to koło, na którym znajdował się właśnie ten klocek hamulcowy, po prostu gorzej hamowało i z tego wynikało ściąganie samochodu w trakcie hamowania. W tym przypadku nie można liczyć na to, że w trakcie eksploatacji usuniemy tę warstwę zanieczyszczoną, dlatego że współczynnik tarcia jest zdecydowanie niższy, olej smaruje tą trącą powierzchnię i to usuwanie tego materiału jest bardzo utrudnione. W takiej sytuacji niestety trzeba wymienić komplet klocków na nowy i uważać w trakcie montażu, aby ta powierzchnia nie została zanieczyszczona, czy to układem płynem hamulcowym, czy smarem, czy olejem, czy jakimkolwiek innym elementem smarującym. Kolejny przypadek to jest problem, kiedy użytkownik wraca, czy przyjeżdża do warsztatu i mówi, że klocki straciły efektywność hamowania, mimo że ten użytkownik dba o samochód, delikatnie hamuje, nie jeździ bardzo szybko, nie obciąża bardzo termicznie układu hamulcowego, natomiast takie zmniejszenie efektywności hamowania wystąpiło. Otóż takie zjawisko, które można rozpoznać w wyniku powstania takiej szklistej warstwy na powierzchni materiału ciernego, jest spowodowane wysoką temperaturą właśnie na powierzchni w krótkich okresach, często pojawiającym się przegrzaniem warstwy powierzchniowej i stosunkowo lekkim hamowaniem, to znaczy lekkie podhamowywanie na przykład przy zjeżdżaniu z góry, lekkie podhamowywanie przy jazdach w korku, kiedy te powierzchnie klocka nagrzewają się bardzo silnie powierzchniowo, ale siła nacisku nie powoduje usuwania tej warstwy wierzchniej z klocka hamulcowego, czyli następuje takie zeszklenie warstwy powierzchniowej. W takiej sytuacji pomocne może być intensywne hamowanie po to, aby usunąć tę całą warstwę z klocka, z materiału ciernego. Jeżeli jest to zbyt silne zeszklenie, konieczne byłoby wielokrotne intensywne hamowanie, to w takiej sytuacji oczywiście lepiej jest wymienić komplet klocków. Natomiast to jest również zalecenie dla użytkowników, że delikatne podhamowywanie nie prowadzi do oszczędzania klocków hamulcowych, a odwrotnie może spowodować pogorszenie ich działania i w efekcie zaszkodzić trwałości klocków. Kolejny slajd to jest sytuacja, kiedy następuje pęknięcie materiału ciernego. Najczęstszą przyczyną takiego pęknięcia jest taka, że w przypadku, kiedy mamy jeden tłoczek hamulcowy, który naciska na klocek w przypadku zacisku pływającego lub dwa tłoczki po dwóch stronach zacisku i kiedy klocek ma z jakiegoś powodu utrudnione przesuwanie się w prowadnicach zacisku. Jeżeli przesuwanie się klocka będzie utrudnione, wtedy tłoczek naciskając na klocek powoduje jego wyginanie, ponieważ materiał cierny jest dużo mniej elastyczny od tej tylnej metalowej płytki, może następować z
wyginanie, które doprowadza do pęknięcia tego materiału ciernego. W tym przypadku trzeba wymienić komplet klocków hamulcowych i przeprowadzić pewien serwis zacisku łącznie z